Profesor Jan Szyszko znika z lasów państwowych w Warszawie. Jedna z sal konferencyjnych nie nosi już jego imienia. Profesor Jan Szyszko był ministrem środowiska w rządzie Beaty Szydło. Poprzez swoje zaangażowanie w ochronę środowiska oraz działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi przyczynił się do rozwoju lasów państwowych. Zmarł w 2019 roku. Na jego cześć jedna z sal konferencyjnych w siedzibie Lasów Państwowych w Warszawie została nazwana jego imieniem, ale już się tak nie nazywa, o czym poinformował w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek. Odbyłem kontrolę poselską w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Jeszcze kilka dni temu sala konferencyjna na drugim piętrze budynku nosiła nazwę imienia profesora Jana Szyszko, a teraz już się tak nie nazywa. Poseł próbował ustalić, kto zdecydował o zmianie, ale nie. Nie uzyskał odpowiedzi, pojawia się pytanie, czemu ma służyć takie działanie? Ta nazwa tej sali konferencyjnej, gdzie no zapewne padały pewne pomysły destabilizacji lasów, no widocznie to nazwisko bardzo przeszkadzało, że być może wchodzący tam na salę w jakiś tam sposób, prawda, no to nazwisko oddziaływało tak, że to była ta wieloletnia walka o. Te polskie lasy. Mówi pani Krystyna Szyszko-Wdowa po świętej pamięci profesora Janie Szyszko. Jedną z prób destabilizacji lasów państwowych była decyzja, podjęta na początku roku przez minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę, o natychmiastowym wstrzymaniu pozyskania drewna na prawie 100 tysiącach hektarach. Moratorium spotkało się z głośnym sprzeciwem społeczeństwa. Widać to, co się teraz również dzieje, że też zmierza do destabilizacji lasów. Te różne pomysły. No, są bardzo niebezpieczne, dla, tak naprawdę dla Polaków w ogóle. I tutaj powinniśmy się niezależnie od opcji, tak naprawdę w tym zakresie jednoczyć. Przyszłość lasów państwowych wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek zapowiedział dalsze działania w tej sprawie.